Hej, cześć, ja jestem Hubsony, no i witam was ponownie na kolejnym odcinku z gry GTA San Andreas, a dokładnie serii Pogromcy Mitów w tej właśnie grze. Na samym początku dzisiejszego odcinka chciałbym was tylko zaprosić, oczywiście wszystkie te osoby, które nie widziały poprzedniego filmu, właśnie na ten film, ponieważ wydarzyła się tam naprawdę śmieszna sytuacja, którą na pewno, przynajmniej moim zdaniem, warto zobaczyć. Do dzisiejszego odcinka przygotowałem 10 mitów, tak dokładnie, myślę, że raczej sprawdzimy bardziej koło 7-8, tak jak zawsze. Ponieważ chciałbym się w miarę wpasować w te takie normy, jeżeli chodzi o czas tej serii, to znaczy koło tam 13-14 minut. Także mi oczywiście pozostaje zaprosić was na początek dzisiejszego materiału, mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. No i co, zaczynamy! No i okej, także my lecimy sobie do pierwszego mitu dzisiejszego odcinka. Ten mit pojawił się gdzieś pod którymś odcinkiem z serii z GTA San Andreas. W każdym razie, tak jak autor tego mitu napisał, rzeczywiście w tym garażu w posiadłości w Dillimore mamy takie okienko właśnie tutaj. Ja aktualnie w tym garażu nie mam żadnego... Co ten CJ robi? Żadnego pojazdu nie mam zaparkowanego, ale podobno, gdy sobie tutaj jakiś pojazd właśnie zaparkujemy i będziemy w miarę blisko tego okienka, to wtedy zauważymy, że ten pojazd jest. W sensie, gdy te drzwi garażowe będą otwarte. Natomiast gdy drzwi garażowe się zamkną, a my oddalimy się nieco od tego garażu, to rzekomo pojazd z tego garażu zniknie. No dobra, także co, ja sobie jakiś tutaj samochód już załatwiłem na wsi. Podjedziemy sobie oczywiście do naszego garażu, zaparkujemy i zobaczymy, co się wydarzy. Czy rzeczywiście ten pojazd po prostu sobie zniknie, tak jak autor tego mi tu napisał, a następnie znowu się pojawi? Czy być może będzie w nim zaparkowany cały czas? W tym momencie, z tego co widzę, pojazd jest. Było takie mignięcie, nie wiem, czy to widzieliście. Oddalimy się od tego garażu jeszcze raz. O, no proszę. No proszę, no to ciekawa sprawa. Dla mnie jest to coś zupełnie nowego, że ten pojazd rzeczywiście znika. Musimy dosłownie na troszkę się oddalić od garażu, żeby te drzwi zdążyły się zamknąć. I jak widzicie, pojazd faktycznie znika. No i jak widzicie, ja w tym momencie zespawnowałem sobie holownika, zespawnowałem sobie karetkę i zespawnowałem sobie radiowóz. W tym momencie, jak możecie zauważyć, gdy wejdziemy sobie do radiowozu, odpalimy sygnały i wyjdziemy z radiowozu, to te sygnały jakby cichną, tak, że ich nie słyszymy. Podobnie zresztą, z tego co wiem, powinno być tak samo w przypadku karetki. Wysiądźmy sobie, zobaczmy. Dokładnie. Nic nie słychać. No i autor tego mi tu napisał, że właśnie gdy podczepimy sobie taki pojazd pod holownik, to mimo że nie będziemy w tym pojeździe, w sensie ani w karetce, ani w radiowozie policyjnym, czy też na przykład w straży pożarnej, to i tak będziemy ten sygnał słyszeć. Mega ciekawa sprawa i pozostaje nam nic innego, jak tylko i wyłącznie to wytestować. Ja sobie w tym momencie podczepię... O, no proszę, ale fajna ciekawostka i... To, ile wy wiecie o tej grze, to jest coś niesamowitego. No, w tym momencie głośno i wyraźnie słychać, że radiowóz rzeczywiście wydaje z siebie jakieś tam dźwięki. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądać za chwilkę w przypadku karetki, aczkolwiek wydaje mi się, że jeżeli działa to w przypadku radiowozu, to w przypadku karetki powinno być dokładnie tak samo. No i dobra, ja podczepiłem karetkę i wyraźnie w tym momencie słychać, że ta wydaje z siebie sygnał. W sensie, nie wiem, jak to jest do końca odczytywane, bo autor tego mi to napisał, że gra czyta to w ten sposób, jakbyśmy my byli w tej karetce i dlatego ten sygnał jest przez nas słyszany. W każdym razie, nieważne jak to działa, mit jak najbardziej potwierdzony i przechodzimy sobie do mitu numer 3. No i okej, my lecimy sobie dalej. Jak widzicie, noc nas zastała i bardzo dobrze, ponieważ to będzie nam potrzebne do sprawdzenia tego mitu. Jak widzicie, ja sobie zdespawnowałem samochód Ranger, chyba tak, tak się on nazywa dokładnie. Autor tego mi to napisał, że rzekomo lampy tego samochodu w nocy świecą, może nie, że inaczej, ale jedna lampa jest mniej taka wyraźna, mniej wyrazista od drugiej lampy. W sensie daje mniej światła, tak? Przynajmniej ja to
Zrozumiałem. No i dobra, wypadałoby zobaczyć, jak to wygląda. W tym momencie wam powiem szczerze, że nic takiego nie jestem w stanie zaobserwować. Wydaje mi się, że dokładnie jedna i druga lampa świeci tak samo mocno. Żadna z nich nie jest jakby słabsza, czy coś w tym stylu. Wsiądę sobie jeszcze do tego samochodu i zobaczę, jak to widać właśnie z perspektywy pojazdu, ale tutaj też jakby dokładnie widzimy, że w tym samym miejscu to światło się jakby kończy. No w tym samym się zaczyna, ale to akurat nie ma nic takiego wspólnego z mitem. No w każdym razie mi wydaje się, że te lampy świecą dokładnie tak samo. Także no jak dla mnie raczej będziemy musieli sobie ten mit obalić. Nie wiem, jak waszym zdaniem, ja tu osobiście żadnej różnicy nie widzę. No i okej, akurat fajnie się złożyło, że jesteśmy w pobliżu szkoły jazdy. Będziemy sobie badać naturalnie kolejną rzecz. W tym momencie muszę poszukać tego całego challenge'u z policyjnym radiowozem, ale nie ten, tylko ten challenge z kolczatką. No i okej, wydaje mi się, że to chodzi o ten challenge. Autor tego mi tu napisał, że w tym challenge'u nie możemy w radiowozie policyjnym włączyć syren. No i okej, także my przechodzimy sobie do tego challenge'u. Ja w tym momencie spróbuję sobie te syreny włączyć i no póki co tak jakbym rzeczywiście ich włączyć nie mógł. Zobaczę sobie jeszcze raz, jak to wygląda. O, i w tym momencie się włączyły, także dziwne. Dziwne i to mocno. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Nie no. Od razu się włączyły w tym momencie. Znaczy, wydaje mi się, że coś mogło być na rzeczy, ale tylko w tej pierwszej próbie, bo jak sobie próbę powtórzyłem, to za drugim razem już na spokojnie mogliśmy sobie te syreny całe włączyć. W tym momencie mi się to nie udało zrobić, ale to też przez to, że czasami jest tak, że ich włączyć nie możemy, w sensie jest to ciężkie, że jakoś gra tego nie wychwytuje i tak dalej. No ale z tego co widzę, raczej ogólnie możemy sobie je na spokojnie włączyć. Także mit obalony i przechodzimy sobie do mitu numer 5. Także co, my lecimy sobie dalej. Ja przed chwilką sobie zespawnowałem właśnie wóz strażacki, ponieważ on będzie nam, może nie, że tam mega potrzebny, ale ułatwi nam badanie tego mitu. Mianowicie jego autor napisał, że gdy wepchniemy ludzi ubranych w bikini, czy też ogólnie w jakiś tam strój plażowy, bo nie można powiedzieć, że facet nosi bikini, co nie? Tak średnio to w każdym razie brzmi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy rzeczywiście, gdy wepchniemy sobie osobę ubraną w strój kąpielowy, czy też ogólnie jakoś tam na plażowo, czy ta osoba będzie potrafiła pływać. Zobaczcie, mamy póki co pierwsze efekty tego wszystkiego. Wrzuciliśmy do wody rolkarza i laskę właśnie ubraną na plażowo. No i ten mit moim zdaniem nabiera coraz to większego sensu. No ale żeby nie było, wykonamy sobie jeszcze jakąś tam próbę. Zobaczymy tych ludzi tutaj, czy oni będą się topić. I potem zobaczymy sobie jeszcze jakieś tam osoby ubrane na plażowo. Jak one będą potrafiły pływać, no to będzie oznaczało, że ten mit będziemy musieli sobie potwierdzić. A jak widzicie, ten gościu się utopił, także jest to już jakiś tam znak, że no rzeczywiście po tym micie no możemy się spodziewać tego, że będziemy musieli sobie go potwierdzić. Natomiast zobaczymy, tutaj siedzą dwie laski ubrane właśnie na plażowo. Siedzi jeszcze tutaj jedna. Dobra, wepchniemy je sobie do wody i jak to będzie wyglądać w tym momencie. Czy one będą potrafiły pływać? No jak widać, tak. Także no, wow, naprawdę wow. Tego się totalnie nie spodziewałem. Także co, no my mamy jakieś rozwiązanie też zagadki, bo jakby nie było, ja zawsze myślałem, że wszystkie postaci poza CJ-em w GTA San Andreas będą się zawsze topić. A tu proszę bardzo, duża niespodzianka. Było też coś takiego, że zrekrutowani członkowie gangu CJ-a potrafili pływać, ale tak to inne postacie, generalnie inne pedy się zawsze topiły. Także mit jak najbardziej potwierdzony i przechodzimy sobie do kolejnego w tym odcinku. No i okej, my jesteśmy na Grove. Ja sobie zrekrutuję paru członków naszego gangu. No nie uciekać mi, no, gdzie się boicie? I będziemy oczywiście badać kolejny mit. Mit mówi nam o tym, że rekomo, gdy zabijemy jakiegoś NPC-ta właśnie w ogródku u Ridera, to nie będzie widać plamy krwi. Mega ciekawa sprawa, oczywiście jak zabijemy sobie jakąś tam postać na ulicy, tak jak w tym momencie ja to zrobię, no to pojawia się po pierwsze krew zaraz po strzałach, a po drugie potem, jak widzicie, no
No jak sami widzicie, tak? Dużo tutaj tłumaczyć nie muszę. Pojawia się wielka plama krwi. Także co, ja sobie już wziąłem kilku moich ziomków do ogródka. Niestety będę musiał to wytestować na nich, ponieważ nie za bardzo wiem, jak tutaj można jakichś tam ludzi zwabić. Także co, testujemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy rzeczywiście plama krwi nie będzie się pojawiać? Czy za chwilkę, po pewnym czasie, po prostu będziemy mogli ją na ziemi zaobserwować? No i już parę sekund minęło. Tak mi się wydaje, że w normalnych warunkach gdzieś tam na chodniku już ta krew powinna się pojawić, a tutaj jak widzicie dalej nic. No i jak widzicie, pedy poznikały, krwi jak nie było, tak nie ma, no i wstępnie chyba będziemy musieli sobie ten mit raczej potwierdzić. Teraz taka jedna rzecz mi naszła do głowy, jak to będzie wyglądać ogólnie na jakimś tam trawniku i tak dalej, bo być może po prostu krwi nie widać na obszarach takich jak na przykład tutaj, tak, że mamy trawę i gdy zabijemy sobie jakiegoś tam gościa, to tej krwi po prostu nie będzie. Także co, wypadałoby to zobaczyć, no ale jak widzicie tutaj od samego początku krew jak najbardziej jest na tej całej trawie, czy też ogólnie na ziemi. Także i oczywiście bardzo dziękuję za podesłanie, kolejna fajna ciekawostka w tej serii została przez nas poznana, no i przechodzimy do kolejnego mitu dzisiejszego odcinka. No i okej, my lecimy sobie na siłownię, moi drodzy, będziemy badać już ostatni mit dzisiejszego odcinka. Rzekomo w siłowni jest taka zależność, że nasz limit dzienny na niej zależy od tego, jakie sobie wybierzemy obciążenie. Ja z tego, co zawsze kojarzyłem, to po prostu CJ miał około 40 ruchów dziennie do zrobienia i potem musiał z tej siłowni wyjść. I to raczej od obciążenia nie zależało. Także no, mega ciekawa sprawa dla mnie i z chęcią to wytestuję. Zobaczymy, jakie będą wyniki. No i co, ja sobie przechodzę do robienia powtórzeń, no i zobaczymy, po jakim czasie nas siłowni wyproszą. No i zobaczcie, w tym momencie zrobiłem 41 powtórzeń i siłowni nam każą wyjść. Zobaczymy, jak będzie w przypadku dużo większego obciążenia, czy będzie jakaś różnica, czy też po 41 powtórzeniach będziemy musieli swój trening na ten konkretny dzień zakończyć. No i okej, wbijamy na siłownię, mamy po godzinie drugiej. W tym momencie wezmę sobie maksymalne z możliwych obciążeń. Zobaczmy. Jest to 320 funtów i zobaczymy, ile tym razem powtórzeń uda mi się wykonać. O fuck, zobaczcie. 24 powtórzenia i już nie możemy zrobić więcej w tym konkretnym dniu. O fuck, ale kolejna fajna ciekawostka. Moi drodzy, no tego to się totalnie nie spodziewałem, wam powiem szczerze. Ja zawsze myślałem, że niezależnie jakby od tego, jaki ciężar weźmiemy, no to i tak będziemy mogli zrobić 40 tam powtórzeń, około. 41 tam, nie wiem, 42. Ale nie, że aż taka jest różnica w tym wszystkim. No to co, koniec końców jak najbardziej mit potwierdzony i bardzo, ale to bardzo dziękuję za nadesłanie, bo jest to naprawdę ciekawostka, której ja osobiście nie znałem. Tak jak mówię, no zawsze myślałem, że możemy zrobić tyle samo tych powtórzeń niezależnie od ciężaru i to jakby się nie zmienia. Także no jeszcze raz wielkie wow. Także ja oczywiście bardzo wam dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że podobnie jak pod poprzednim pojawi się mnóstwo, ale to mnóstwo mitów do sprawdzenia. No i że w kolejnym odcinku będziemy mogli sobie właśnie dużo ciekawych sprawdzić. Jeszcze raz dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem na kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!